Na pewno kojarzycie salut rzymski, ale czy wiecie skąd pochodzi? Pewnie niektórzy z was pomyśleli teraz, ha, głupie pytanie, przecież to jasne, że jest cesarstwa rzymskiego. Właśnie, że nie. Okazuje się, że nie ma na to kompletnie żadnych dowodów. Jednak wiadomo, że został rozpowszechniony przez włoskich faszystów, w tym przez Mussoliniego. Mylący dla nas może być obraz Przysięga Horacjuszy, na którym widać bardzo podobny gest, wykonywany przez synów po lewej stronie. W rzeczywistości jednak sięgają oni po miecze, które są trzymane przez ojca. I jak się okazuje, nie ma to kompletnie nic wspólnego z gestem używanym choćby przez Mussoliniego, a później przez Hitlera i jego kolegów. Ale zobaczcie na to zdjęcie. Coś tu wyraźnie nie gra. Dzieci salutują, ale amerykańskiej fladze. Dlaczego amerykańskiej? Dzisiaj powiedzielibyśmy, że to Photoshop, ale wtedy był to salut Bellamiego. Znak ten był używany podczas ślubowania wierności fladze USA i obowiązywał od 1892 roku, czyli wiele lat przed rządami w Niemczech znanego zbrodniarza i malarza. Hitler przyjął i pożyczył ten gest, najprawdopodobniej od Mussoliniego. Już po kilku latach rządów salut rzymski wraz ze słowami Heil Hitler musiał być wykorzystywany jako pozdrowienie przez wszystkich pracowników publicznych. Tak samo wyglądała sytuacja w przedszkolach czy w szkołach, w których dzieci regularnie salutowały, czy na przykład podczas olimpiad, czy innych uroczystości. I taka sama sytuacja miała miejsce podczas wodowania okrętu Horst Wessel w 1936 roku. Wszyscy salutowali nazistom, poza tym mężczyzną. Ale dlaczego i co się z nim stało? Ja nazywam się Marcin Krzaczkowski, a to jest August Landmesser, człowiek, który odmówił pozdrowienia Sieg Heil, a zamiast tego miał skrzyżowane ręce. Zrobił to mimo tego, że w 1931 roku wstąpił do NSDAP, czyli do partii nazistowskiej, a wstąpił dlatego, bo liczył na dostanie lepszej pracy dzięki znajomościom oraz dzięki wejściu w życie polityczne. Nie pobył tam długo, bo zaledwie 4 lata później został z niej wydalony ze względu na zaręczyny z Żydówką, Irmą Eckler. Kilka miesięcy później miał z nią pierwsze dziecko. Odmówiono mu zawarcia małżeństwa ze względu na właśnie wprowadzone ustawy norymberskie, które miały na celu ochronę krwi niemieckiej. Na ich mocy Żydzi mogli zawierać małżeństwa tylko między sobą. Bardzo mocno pokrzyżowało to plany głównemu bohaterowi dzisiejszego odcinka i prawdopodobnie właśnie dlatego odmówił on tego wymownego gestu uniesienia ręki. Ale pewnie zastanawiacie się, co się działo dalej z Augustem. Postanowił on wywieźć rodzinę z nazistowskich Niemiec do Danii, aby zapewnić jej bezpieczniejsze miejsce. Wydawać by się mogło, że to bardzo dobra decyzja, jak na dobrego ojca i męża przystało, jednak niestety został on zatrzymany na granicy i został posądzony o hańbienie rasy niemieckiej. Twierdził, że nie miał pojęcia o żydowskim pochodzeniu swojej narzeczonej i o dziwo został uniewinniony. Ale to nie koniec, bo w 1938 roku został skazany na 2,5 roku pracy w obozie koncentracyjnym. Z pewnością nie była to szczęśliwa historia dwójki zakochanych, ponieważ w tym czasie jego żona Eckler miała naprawdę tragiczny los. Najpierw trafiła do więzienia, w którym urodziła drugą córkę. Następnie trafiła do obozu koncentracyjnego w Oranienburgu. A później trafiła do Ravensbrück, gdzie w 1942 roku została zamordowana w komorze gazowej. Niestety, bardzo tragiczny koniec, ale wróćmy do samego Augusta, bo gdy wyszedł z obozu, 3 lata poświęcił na pracę jako brygadzista, a w 1944 roku trafił na front w jednostkach oddziału batalionu karnego, gdzie najprawdopodobniej zginął podczas walk w Chorwacji. A co się stało z dziećmi? Obie córki przeżyły II wojnę światową. Oczywiście nie odbyło się to bez komplikacji. Starsza córka Ingrid pozostała przy nazwisku matki, a młodsza Irene przyjęła nazwisko ojca. Gdy wojna się skończyła, ślub ich rodziców został uznany za ważny. Cóż, lepiej późno niż wcale. Ale żeby było ciekawiej, sam August Landmesser nie został rozpoznany na tym zdjęciu aż do 1991 roku. Wtedy zdjęcie zostało opublikowane w niemieckim tygodniku Die Zeit. Jedna z córek, widząc zdjęcie w gazecie, rozpoznała swojego ojca i stwierdziła, że musi to być właśnie on. Mimo to niektórzy mają nadal wątpliwości co do tożsamości mężczyzny ze zdjęcia. Nawet jeżeli to nie jest August, co jest mało prawdopodobne, jedno jest pewne. Historia Augusta i jego rodziny dobrze opowiada o życiu w nazistowskich Niemczech. Każde zdjęcie ma jakąś historię do przekazania i jest naprawdę wiele takich, które opowiadają te ciekawsze. Jeżeli interesowałaby was seria, w której omawiam różne fotografie w podobny sposób jak w tym odcinku, koniecznie dajcie znać w komentarzach. Oprócz tego przypominam, że mam Instagrama, na którym możecie zobaczyć różne moje fotografie. Zapraszam was również do subskrybowania kanału. Dzięki za oglądanie, do zobaczenia. Cześć!